Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. No i 11 minut mamy po godzinie 8. Tym razem spotykamy się z sądeckim samorządowcem na linii. Łączymy się z Ludomirem Hanzlem, prezydentem Nowego Sącza. Dzień dobry, witam. Halo, halo. Witam panią redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Tak jak już przywykliśmy do tej praktyki, ze względu na wprowadzenie stanu epidemii, wcześniej stanu epidemicznego, łączymy się telefonicznie, aby w każdy możliwy sposób ograniczać dostęp, a właściwie w każdy możliwy sposób sprawiać, że mniejsza grupa ludzi kontaktuje się ze sobą. To oznacza, że po prostu zalecenia tutaj władz centralnych są spełniane. I dlatego też kontaktujemy się telefonicznie z panem prezydentem, z którym będziemy dzisiaj rozmawiać o programie dla przedsiębiorców. Chociaż chciałam na początek spytać o to, czy panu się udaje nie wychodzić z domu. Ta pogoda co prawda sprzyja temu, bo jest zimno, więc odstrasza odrobinę. No niestety ja muszę funkcjonować, tym bardziej właśnie w takim czasie. Zostałem wybrany nie tylko na ładną pogodę, ale też na te ciężkie czasy. W związku z tym mam poczucie odpowiedzialności, że powinienem i kieruję miastem, koordynuję pracę służb, przekazuję nowosądeczanom informacje bieżące, co się dzieje, jakie są zalecenia, jak powinniśmy się zachowywać i z czego można skorzystać. Oczywiście na przykład przez internet, za pośrednictwem spotkań online takie informacje są przekazywane, dzięki czemu właśnie te nowe technologie są wykorzystywane. Ale oczywiście pewne obowiązki trzeba wykonywać na miejscu, co jest zrozumiałe. Ostatnio nawet spotkał się pan z częścią radnych, którym przedstawił pan właśnie program dla przedsiębiorców i uczniów. Dość ciekawy program, nazwany szóstką prezydenta. Tak trochę pachnie mi tutaj wyborami i piątką Kaczyńskiego, to nawiązanie bezpośrednie. Nie do końca, dlatego że rzeczywiście ta szóstka się zbiegła jako ocena, którą można otrzymać w szkole, natomiast pamiętajmy, że nie mamy wyborów samorządowych przed nami, także pracujemy normalnie i tutaj się kierujemy do mieszkańców i do naszych przedsiębiorców. Wybory trwają przez cały czas, więc cały czas władze spełniają te obietnice dane mieszkańcom. No ale właśnie, rozwijając, między innymi w tej szóstce prezydenta znalazł się taki punkt dotyczący przedsiębiorców, opłat za najem lokali za złotówkę. Co to oznacza i kto mógłby skorzystać z tej oferty? Z tej oferty będą korzystali wszyscy przedsiębiorcy, którzy wynajmują od miasta lokale użytkowe i tutaj masowo będę to obniżał tą opłatę o 99%, czyli no tak naprawdę do jakichś tam symbolicznych groszy rzeczywiście, bo to jest realna pomoc w sprawie ich funkcjonowania, obniżenia kosztów już teraz, tu i teraz. Wiadomo, że większość nie ma przychodów, nie będzie to dotyczyło sklepów spożywczych i aptek, natomiast wszyscy pozostali cierpieli, mają problemy, w związku z tym zdecydowana tutaj takie wsparcie i miesiąc marzec i kwiecień będzie objęty taką obniżką. Masowo będę takie decyzje podejmował w bardzo uproszczonej formie procedowania. No właśnie, bo tutaj mówimy o jednym z tych sześciu punktów, ale jest ich znacznie więcej. I co pana zdaniem będzie tą najlepszą pomocą dla przedsiębiorców? No, na pewno to jest to dopiero pierwszych sześć kroków. To nie jest pełny jeszcze pakiet pomocowy, bo pewnie on się będzie rozwijał, ale będę się starał pomagać każdej branży. Bardzo mocno ucierpieli sądeccy taksówkarze i tutaj wykupimy kursy dla osób starszych, którzy mają 60+. Będą mogli skorzystać darmowo na koszt Urzędu Miasta z taksówki. Wiadomo, że promujemy akcję Zostań w Domu i również sam ją też promuję. Natomiast mogę sobie wyobrazić, że w okresie przedświątecznym osoba starsza może po prostu by nie musiała wyjść do lekarza, dokonać w końcu jakichś sprawunków w sklepie czy w aptece i dlatego wtedy zorganizujemy taki transport taksówką na koszt Urzędu Miasta. Pomagamy w ten sposób, łączymy tą pomoc, bo z jednej strony pomagamy korporacjom taksówkowym, a z drugiej strony pomagamy tym starszym mieszkańcom, którzy właśnie mogą być przewiezieni w bezpieczny sposób, izolowani od środków transportu publicznego. Ja wyczytałam, że tutaj sesja Rady Miasta mogłaby być zwołana między innymi
po to, żeby generalnie wprowadzić zmiany do budżetu, ale także po to, aby do rezerwy ogólnej trafiło około 250 tysięcy złotych. To są te środki, które miałyby być przeznaczone na cały program? No, ja myślę, że ten program będzie kosztował o wiele więcej i tutaj się nie zawaham użyć środków z rezerw różnych, dlatego że właśnie w tej chwili te konkrety muszą dla Nowosądeczan nastąpić. Między innymi też chcę przesunąć opłaty i podatki lokalne. Dzisiaj ma podobno się tym zajmować również Sejm, także jeżeli dostanę takie narzędzie ogólne, no to z niego skorzystam, wydam zarządzenie, a jeżeli nie, to będę indywidualnie, ale też masowo, czyli wszystkim tym, którzy o to wystąpią, przesuwał opłaty i podatki lokalne. Mhm. Także takie skieruje się do tych, którzy są aktywni zawodowo, bo oni teraz są na pierwszej linii frontu i zamówię dla wszystkich środki ochrony osobistej, maseczki po prostu dla tych, którzy tego wymagają, czyli ci, którzy pracują w MPK, w MOPS-ie, w DPS-ach, w aptekach, także w sklepach spożywczych. To są te osoby, które uważam powinny dostać teraz takie wsparcie. No właśnie. Również jesteśmy gotowi do zakupu żywności w razie potrzeby posiłków dla służb czy osób potrzebujących, bo to też jest taka rzecz, która w tej chwili może się pojawić. Natomiast odrębnym blokiem to jest cała sprawa oświatowa. No to tutaj to jest, można o tym mówić godzinami, prawda, co się może dziać. Tak, i tutaj akurat w ramach tej szóstki także coś ciekawego przewidzianego, szczególnie dla maturzystów, myślę, że także dla ósmoklasistów, którzy najbardziej obawiają się o to, czy przystąpią do egzaminów, czy niekoniecznie, czy będą musieli na przykład czekać na te egzaminy. Zresztą teraz też nauka odbywa się w zupełnie innym systemie, więc odrobina stresu na pewno jest, ale w ramach szóstki korepetycje dla tych uczniów, jak one miałyby się odbywać? To jest taki punkt korki od prezydenta. Oczywiście jest cały system, który musimy uruchomić teraz od środy, czwartku, już normalnej, zdalnej nauki. Natomiast jako uzupełnienie byłyby to wykłady sądeckich nauczycieli skierowane w pierwszym kroku do maturzystów i ósmoklasistów, bo to są te dwie grupy, które rzeczywiście teraz czekają na swoje egzaminy, na decyzję też o tych egzaminach, bo to też różnie jeszcze może być. Ale wszystko wskazuje na to, że te egzaminy jednak mają się odbyć. W związku z tym trzeba wesprzeć te dwie grupy uczniów, bo no, są w największym stresie i decyzje maturalne powodują tak naprawdę, że to determinuje później całe życie takiego młodego człowieka. Program zapowiedziany, co oznacza, że czekamy na realizację. Kiedy możemy się jej spodziewać? No w tej chwili jest 24 marca, więc myślę, że już w tym tygodniu chcielibyśmy z tym ruszyć, bo czas ucieka. A sesja konieczna będzie po to, aby uzgodnić szczegóły tego programu, czy może się to odbyć poza sesją? Ja powiem tak, ja już nie będę oglądał tutaj na to, czy się radni zbiorą, czy nie. Po prostu robię swoje. Nie ma czasu tutaj na kunktatorstwo, na to, żeby czekać w domu. Ja jestem po prostu wybrany też, żeby wspierać i sądecką młodzież, i seniorów i będę to robił bez względu na konsekwencje. Dla tych, którzy może są niewtajemniczeni, tutaj jeszcze takie uzupełnienie, że sesja ostatnia została już przerwana po raz drugi i ze względu na wprowadzenie stanu epidemicznego, a także teraz już stanu epidemii, ona się nie odbywa. To decyzja oczywiście przewodniczących Rady. Do tego tematu ja jeszcze wrócę, ale chciałam się zatrzymać na nauce w szkołach, dlatego że pojawiły się takie apele, listy od rodziców. Co prawda nie w Nowym Sączu, w Starym Sączu, ale nie wiem, czy sygnały docierają także tutaj, dotyczące tego, że przez to, że system nauczania przez internet nie jest czymś powszechnie znanym, pojawiły się problemy. Na początku te materiały nie spływały, a później docierały hurtowo do uczniów. Przez to rodzice mieli problem generalnie z pomocą dzieciom przy tych zadaniach, dlatego że było ich tak dużo. Jak tutaj system w Nowym Sączu działa? No na pewno, ja muszę powiedzieć, że wczoraj się spotkałem z wszystkimi dyrektorami placówek oświatowych. Oczywiście było to spotkanie online w świecie wirtualnym i też poprosiłem, żeby dzisiaj się spotkali ze swoimi z kolei nauczycielami, czyli schodzimy w dół jak gdyby z tym drzewkiem elektronicznym, internetowym w kontaktach. Wiemy, że jest nowe rozporządzenie, które nakłada obowiązek na dyrektorów zorganizowanie takiej pracy zdalnej i takim podstawowym narzędziem pozostaje dalej dziennik elektroniczny. Mój syn dotrzymuje zadania od swoich
swoich nauczycieli. Dziękuję im za to bardzo, że są aktywni, że próbują normalnie funkcjonować, czy prawie normalnie funkcjonować. Natomiast musi się pojawić jeszcze ta forma zwrotna, to znaczy, że jednak musi być ta praca oceniona, musi być ta praca jakoś skontrolowana, skorygowana. I tutaj albo dostaniemy narzędzie jakieś od rządu i tutaj podejrzewam, że nas MEN nie zostawi bez pomocy. Jeżeli tak się nie stanie, to będziemy korzystać z komunikatora, który jest powszechnie dostępny, jest darmowy i tutaj do tego namawiam nauczycieli, żeby próbowali już budować swoje zespoły. Mhm. Takie szkoły średnie, które są technicznie mocno zaawansowane, jak samochodówka czy elektryk, to już dawno korzystają z różnego rodzaju form wsparcia uczniów zdalnego, wydzielają swoje dyski na platformach i udostępniają materiały szkoleniowe. No i też być może sięgniemy po rozwiązania, które już są znane na rynku. No to są bardziej kosztowne rzeczy, musielibyśmy wydatkować środki. No, ale myślę, że w tym momencie... Mówił pan tutaj o WSB i chmurze, na przykład, tak, rozmawiam. Dokładnie, bardzo dobrze pani redaktor trafiła. Rozmawiam z panem rektorem na ewentualnym wsparciu. Pytanie, ile ten czas ma potrwać? No, jesteśmy w marcu, koniec roku, zwykle w czerwcu. Jeżeli by to miało się przeciągnąć dłużej niż rzeczywiście do świąt, to wtedy warto wydatkować środki, bo ten czas jest bezcenny. Tego nam nikt nie zwróci, tej młodzieży straconych godzin. Na pewno będziemy przyglądać się temu tematowi. Ja jeszcze spytam o tą sesję Rady Miasta. Co pan sądzi o rozwiązaniu, które mówiłoby na przykład o tym, żeby jednak sesję zwołać, ale wirtualnie, a nie bezpośrednio w sali ratuszowej? No oczywiście jestem za, bo przecież tak pracujemy w większości od 2 tygodni, natomiast prawda jest taka, że nie ma formalnie takiej możliwości, żeby ustawodawca nie przewidział takiej możliwości, żeby można było się wirtualnie spotkać. Podejrzewam, że to jest kwestia jakiejś specustawy i można by to było zrobić właśnie w takich czasach, kiedy jest ogłoszony stan epidemii. Bo w tym momencie mamy taki mały konflikt dotyczący sesji Rady Miasta, tego, czy będzie kontynuowana, czy nie, i sądeczanie, przyglądając się, i mam wrażenie, już mają dosyć tego tematu sesji Rady Miasta. No ja myślę, że tak, po prostu powinniśmy pracować normalnie, w tym sensie, że jeszcze ze zdwojoną siłą dla mieszkańców Nowego Sącza. Ja pomimo tego, że też się jak każdy normalny człowiek obawiam zakażenia, no to muszę funkcjonować, bo tak postrzegam swoją rolę w tej chwili i no, kapitan musi być na statku. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, na pewno do tematów związanych z Nowym Sączem i nie tylko, także do pomysłów na pomoc przedsiębiorcom, a także uczniom będziemy wracać i będziemy obserwować, jak sytuacja się rozwija ogólnokrajowo, ale także tutaj regionalnie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dziś Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.